Pracowity dzień. Jutro także czeka nas wiele wrażeń. Kolacja wigilijna, prezenty, śpiewanie kolęd, musisz wypocząć. Mamo, może zostawić zapaloną lampkę? Amelko, no co ty, taka duża dziewczynka i zasypia przy zapalonym świetle? Tak tylko pytała. No śpij, kochanie, dobranoc, kolorowych snów, opowiesz mi o nich rano. Taka duża dziewczynka i boi się ciemności. To wstyd, ale co ja na to poradzę? No nic, spróbuję jakoś zasnąć. Co to? Coś stuka? Nie, to tylko wiatr. A te cienie? Nie ma żadnych cieni. Amelko, no dobrze, już śpię. A te światło? Nie ma tu żadnego światła. Znowu mi się coś wydaje. Amelko, Amelko. A za dodatek mam jakieś przesłyszenia. Amelko, Amelko, widzisz tę gwiazdę na niebie? To ona świeci tak mocnym światłem. To gwiazda betlejemska. Ja jestem Gabriel. O Boże, anioł! Wielka mi rzecz, tylu się mi kręci tutaj. Wstań, Amelko, załóż kapcie. Światło tej gwiazdy zaprowadzi nas do małego miasteczka, do pewnej stajenki. Chodź ze mną.